Chciałem Państwa poprosić o powitanie naszego gościa. Jest całkowite przekłamanie, Szanowni Państwo. Ten wyrok, który zapadł, uniewinniający panią Barbarę Kmiecik, to nie był żaden wyrok w sprawie mafii węglowej. To była sprawa, Szanowni Państwo, prowadzona przez prokuratora Krawczyka, tego sławnego prokuratora Krawczyka, który opowiadał tyle różnych bzdur na komisji śledczej za czasów rządów SLD. Pani Barbara Kmiecik została oskarżona jeszcze za czasów rządów SLD o przestępstwa związane z funkcjonowaniem w mafii węglowej. I w tej sprawie zapadł wyrok. Więc jak ja usłyszałem ten wyrok i później komentarze w tej jednej z gazet, której nie będę nazwy wymieniał, a ja ogólnie na nim mówię szmata, Szanowni Państwo, no to po prostu się roześmiałem myślałem, że po prostu im napiszą o tym, że mam tyle przyzwoitości, żeby nie mnie czy Ziobrze przypisywać sprawę, którą rozpoczął Kalisz jako minister MSW, tak? Czy rozpoczął, kto tam był, Kurczuk, tak? Ministrem, prokuratorem generalnym, ministrem sprawiedliwości, tak? Więc to jest całkowite przekłamanie, ta sprawa nie ma żadnego związku z mafią węglową. To, że pani Barbara Kmiecik została uniewinniona, też i tak sąd orzekł, tak? Szanowni Państwo, problem w Polsce spraw gospodarczych jest bardzo skomplikowany. Te sprawy trwają wiele lat w prokuraturze, po czym wiele lat trwają sądy. Ja muszę Państwu powiedzieć, i to jest głównie metoda działania właśnie, to przestańcie sobie z tego zdają sprawę. Jako młody prokurator, młody prokurator w Gminie Wyzwolenia Przestępczości Zorganizowanych w 2003-2004 roku, chodziłem do sądu na sprawy na przykład związane z aferą hazardową, bo afera hazardowa jest od 90 roku, tylko jakbyście Państwo nie widzieli. Akt oskarżenia był z 90 roku. Ja w 2003 roku, Szanowni Państwo, oskarżałem w tej sprawie jeszcze, w pierwszej instancji. Jeszcze nie było drugiej instancji. A później jak zapadł wyrok, to wyrok zapadł symboliczny. Ci ludzie dostali po rok, tam w zawieszeniu na 3 lata czy na 2 lata. A dlaczego? No, kto już pamiętał o tej sprawie? Ja jestem przekonany, że sędzia tej sprawy w całości nie przeczytał, bo sprawa miała ze 300 tomów akt przez te 15 lat, bo z 6 sędziów, albo 7, albo z 10. Tak? Poza tym te sumy, które były w 90 roku, tak? Ileś tam 100 milionów złotych, to nagle w 2004 czy 2003 roku to już były sumy, powiedzmy sobie, takie średnie, tak? No a poza tym są różnego rodzaju sędziowie. Ja muszę Państwu powiedzieć, że byłem na takim, chodziłem na taką sprawę takiego towarzystwa ubezpieczeniowego, to jest stara sprawa, to jest kilkuletnia. Pan sędzia, który zresztą awansował, w międzyczasie teraz jest szanowanym sędzią Sądu Okręgowego, miał zadanie, ja tak sądzę, czy ja tak go odbierałem, że robi wszystko, żeby sprawie wszystkich uniewinnić. I jak ja zacząłem chodzić na tą sprawę, to pojawiły się cudownie odnalezione dowody, na przykład na stryku, różnego rodzaju dokumenty się podpajdowały. No ja mówię, w sądzie nawet trzeba zbadać te dokumenty, czy one są stare, czy mają te 15 lat, czy nie mają... Bo ja mówię, nie to wygląda na wydruk komputerowy, no. I to jeszcze na laserowy, Wysoki Sądzie, a z tego co ja pamiętam, to na początku lat 90. to raczej laserowych ser nie było, albo były tylko jakieś tam, powiedzmy sobie, wyjątkowe, tak to się tam... Oddałam wniosek prokuratora. Nie ma sensu. Nie ma potrzeby. Sąd daje wiarę. Przesłuchuje świadków i słuchajcie, to mnie po prostu do łez doprowadziło. I mówi tak. Czy pan się zgadza, sąd zadaje takie pytanie do świadka, czy pan się zgadza z tezą, że działania oskarżonego Z nie były bezprawne? Człowiek mówi tak, no to, mógłbym się z tą tezą zgodzić. Świadek oświadcza, tak, działania pana B nie były bezprawne, tylko zgodne z prawem. No kiedy takie wotum, no to ja mówię, Wysoki Sądzie, ale przecież pan, to są pytania zadawane całkowicie wbrew procedurze i odpowiedzi są całkowicie błędnie protokołowane. To ja wnoszę, żeby sąd zaczął rejestrację tej rozprawy za pomocą urządzenia wideo lub audio. No, zrobił sąd przerwę, za 5 minut sąd wchodzi, mówi, oddala wniosek prokuratora, bo sąd w tym mieście nie dysponuje urządzeniem audio ani wideo, żeby nagrywać przebieg rozprawy. Teraz tutaj Wysoki Sądzie, prokuratura okręgowa w Katowicach, Wydział do Spraw Przestępczych Zorganizowanych, dostarczy do sądu kamerę wideo, magnetową, cyfrowe, po to, żeby rejestrować
całe nagranie, albowiem w moim przekonaniu sąd prowadzi niewłaściwie tą sprawę. Sąd oddałam wniosek prokuratora, albowiem sąd nie może korzystać z urządzeń prokuratury, a nóż, a i, no i pojechałem, wróciłem po rozprawie do prokuratury, złożyłem refat, powiedziałem, że to jest standard, że zna przepismo, że ty nie wiesz, proszę i tak dalej. No to jak się, szanowni państwo, skończyło, jak napisałem i tak dalej, no, już mam sprawę, nie pojechałem. Pojechał inny prokurator, wszyscy zostali mi winieni. Sprawa bardzo duża, skończyła się bardzo głośno, wszyscy mi winni, pewnie odszkodowania jeszcze od Skarbu Państwa, że nie pozostawali. Dlatego, szanowni państwo, bo tutaj kolega wspomniał o tym filmie Układ Zamknięty. Ja zwracam państwa uwagę, żeby podchodzić też do tego filmu z umiarem. Tym bardziej, jeżeli weźmiecie pod uwagę, kto był sponsorem tego filmu, a pewnie poczytaliście wczoraj internet. Między innymi sponsorem tego filmu był Janusz Kaczmarek, osoby kojarzone z aferą Stena Maris i tak dalej. To nie, i ja powiem państwu szczerze, że ja podchodziłem z wielką atencją do tego filmu, dopóki nie słyszałem jednej z wypowiedzi pana bukańskiego reżysera. Otóż on powiedział w trakcie jego wywiadu coś takiego, ja mogę się pomylić, więc przepraszam pana Bugajskiego wszystkich, ale ja to tak zrozumiałem, że no, kręci się taki film, jaki wymagają producenci. Tak? Więc no, tak nie powinien mówić reżyser, tak? Który kręci film, który ma okazywać olbrzymie patologie. Tak? No bo niewątpliwie patologie w tej sferze w Polsce istnieją, tak? Tylko niestety, jeżeli są tacy sponsorzy, szanowni państwo, to ja zaczynam patrzeć na ten film z ostrożnością. I podchodząc, zaczynam się zastanawiać, co było celem tego filmu. A jeżeli zastanowimy się głębiej i przypomnimy sobie, słyszałem, że Czarek jest tutaj państwa będzie za parę tygodni, to zapytajcie Czarka, ale myśląc o tym filmie Układ Zamknięty, ja myślę o sprawie znikającego artykułu 585 Kodeksu Spółek Handlowych, czyli jak w Polsce oligarchowie przestają być, stają się bezkarni. Czarek wam dokładnie opowiem to, co wiem od innych osób. Otóż nie wiem, czekajcie sprawę. Jeden z wielkich polskich biznesmenów, pan Krause, otrzymał w Katowicach zarzut przestępstwa działania na szkodę spółki King & King i do sądu trafiła do oskarżenia. To był zarzut popełnienia przestępstwa 585 Kodeksu Spółek Handlowych. Jak już od oskarżenia wpłynął do sądu, w siedzibie Business Center Club na Alejach Gwiazdowskich odbyło się spotkanie, nie wiem, czy to było związane, nie pamiętam, już Czarek na pewno będzie wiedział, w trakcie którego między innymi byli tam różnego rodzaju oligarchowie biznesu polskiego i był minister Kwiatkowski. To, nie wiem czy całe spotkanie, ale w czasie tego spotkania przedstawiciele Polskiej Rady Biznesu, jacyś tam adwokaci i stający blisko oligarchowie wręczyli panu ministrowi Sprawiedliwości Kwiatkowskiemu projekt ustawy mający zreformować kodeks spółek handlowych, a w zasadzie tylko jedynego przepis. Otóż projekt ten przewidywał usunięcie artykułu 585 spółek handlowych. Pan Kwiatkowski przyjął uśmiechać, to jest nagrane. Ja to nagranie widziałem, szanowni państwo. W internecie to pewnie możecie znaleźć. Co się stało następnie? Otóż w trybie pilnym ten projekt trafił do polskiego Sejmu. W trybie super pilnym, z naruszeniem wszelkich procedur, został uchwalony i przestał artykuł 585 spółek handlowych istnieć. I cóż się stało, szanowni państwo, w międzyczasie? Doszło do tego, że sąd wyznaczył rozprawę sądową. Przyjechał na rozprawę sądową mój dobry kolega, teraz oczywiście nie utrzymałem bliskich kontaktów, żeby go nie zrobili mu kuku, prokurator Gajewski, przyjechali adwokaci, sąd wyznaczył rozprawę, rozpoczyna się rozprawa i wstają adwokaci pana Krausego mówią, no wnosimy o umorzenie sprawy, bo czyn, który jest zarzucony panu Krausemu, już nie jest przestępstwem. Ale sąd mówi, jak to? Sąd dysponuje kodeksem, który nie jest to przestępstwo, tak w ciągu. No to proszę sprawdzić w internecie. No i sąd właśnie przyszedł sprawdzić w internecie. Okazało się, że od tygodnia czasu, czy tam kilku dni, już ten czyn nie jest przestępstwem. I sąd musiał uniewinnić pana Krausego. A jeszcze w międzyczasie, jeszcze przed przekazaniem tego projektu ustawy panu ministrowi Kwiatkowskiemu pojawił się komunikat, bodajże przez pana Solorza,
prezesa Polsatu, mniej więcej takiej treści, mogę się też mylić, ale należy się zastanowić nad tym, co się dzieje w naszym państwie, bo jeżeli takiemu biznesowi stawia się zarzuty, to jemu teraz, a za chwilę nam. I teraz, biorąc pod uwagę tą aferę z tym artykułem, biorąc pod uwagę wymowę filmu Układ Zamknięty, niektórzy mogą dojść do przekonania, że ten film, ta atmosfera ma doprowadzić do zaprzestania ścigania w Polsce poważnej przestępczości gospodarczo-finansowej, tak? Że prokurator się będzie bał przedstawiać jakiemuś znanemu oligarszy biznesowemu zarzutów, bo ktoś powie, bo ty jesteś w układzie, bo ty się dogadałeś z tym z urzędu skarbowego, tak? I znając sytuację, wiedząc o tym, że takie sytuacje w układzie zamkniętym mogą mieć miejsce, nie możemy ogólnie, szanowni państwo. To nie jest tak, że wszyscy prokuratorzy prowadzący sprawy gospodarcze z urzędami skarbowymi i tak dalej, to są prokuratorzy w jakichś układach, że wszyscy ci biznesmeni to są fałszywi oskarżeni. Szanowni państwo, ja to środowisko dobrze znam, ja tak fazy biznesmenów oskarżyłem kilkuset. Wierzcie, wielu z nich nie umiało pisać i czytać po polsku, szanowni państwo. Ale mieli biznesy wielomilionowe, oczywiście byli słupami, tak? Więc podchodźcie do tego filmu i do tego wszystkiego z dystansem i w sposób wyważony. Biorąc pod uwagę oczywiście, że musimy walczyć z wszelkimi przejawami układu, ale jeżeli już, to te układy, szanowni państwo, na tych szczeblach nie funkcjonują, one funkcjonują wyżej. Ja państwu powiem moją przygodę. Prowadziłem takie śledztwo dotyczące prywatyzacji NFI. Zresztą to była tak złodziejska prywatyzacja, mógłbym osobne spotkanie poświęcić, jak oni to robili. Ale między innymi tam takich znanych, powiedzmy sobie, biznesmenów, inwestorów giełdowych przesłuchiwałem. Śledztwo się toczyło bardzo sprawnie, bardzo szybko były różnego rodzaju przeszukania itd. Tak dalej, byłem zaskoczony, jak działają polskie służby, polska policja i tak dalej, byłem zaskoczony wszystkim. I przesłuchuję jednego z tych fazy podejrzanych, powiedzmy sobie, bardzo przesłuchiwałem go z uprzedzeniem, że ja nie jeszcze podejrzanego jako świadka, ale z zamiarem w przyszłości ewentualnie wystawiłem mu zarzutów. I tak zaczynamy rozmawiać troszeczkę luźniej, a do mnie mówi: panie prokuratorze, przecież nie pan będzie podejmował decyzję, czy ja będę miał w tej sprawie zarzuty, czy nie. Mówi: jak to nie ja? To jest moje śledztwo. Ja będę podejmował zarzuty. Co pani tutaj jakieś insynuuje głupoty? Mówi: panie prokuratorze, pan jest pionkiem. Pan nie wie, co się w tym śledztwie dzieje, dlaczego tak szybko się czynności zaczynają. Ja mówię: dlaczego? To powiem panu jedną rzecz, żeby pan wiedział. Wie pan, dlaczego tak szybko były przeszukane w pewnym mieszkaniu? Ja mówię: nie. Znaczy, no wiem z przyczyn procesowych, dlaczego było, no, ale dlaczego z innych przyczyn, których ja nie mam jeść? Ja mówię: wie pan, bo według informacji w tym ten cały człowiek, ten biznesmen miał przechowywać w sejfie w swoim domu nagrania, kiedy korumpował bardzo znanych polityków obecnej władzy i SLD. I dlatego były te przeszukania. Nie znaleźliśmy tych nagrań, nie znaleźli tych nagrań, dlatego były takie pilne przeszukania. No i ja oczywiście zakończyłem to przesłuchanie. Zacząłem sprawdzać jego informacje, jego wiedzę, czy to jest prawda. Bo jeżeli tak, no to ja po prostu zostałem zrobiony w balona i to w balon potem. I słuchajcie, miał rację. Później, jak spotkałem się z oficerami służb, bo to służby robiły tę sprawę, te przeszukania, to mi powiedzieli: tak, szukaliśmy nagrań korupcyjnych. I słuchajcie, nie dostał zarzutów. Zabrali mi tę sprawę. Szanowni państwo. Trafiła do innej prokuratury, tam pani prokurator, która jest obecnie szefową, rozwiniała się w obecnej władzy, umorzyła to postępowanie, kogoś tam oskarżyła, żeby nie było mowy, że cała sprawa jest umorzona, więc jakiegoś tam, powiedzmy sobie, słupa, jakiegoś tam oskarżyła. Natomiast ci główni bohaterzy całej afery mają się dobrze i nie ponieśli odpowiedzialności za to. Także wiecie państwo, to nie jest tak, że na szczeblu lokalnym co jakiś zwyczajny prokurator, nawet stary, dogada się z nim, z dyrektorem Urzędu Skarbowego czy Urzędu Skarbowego i postanowią zniszczyć sobie jakiegoś biznesmena. Ja filmu nie oglądałem, więc nie wiem, jaka tam jest fabuła. Ale z reguły to nie jest tak. Jeżeli już są jakiekolwiek wpływy, to są wpływy centralne, szanowni państwo. To powiem panu jest państwu jeszcze jedną przygodę z lat właśnie, to na komisji chyba wspominałem o tym, z czasów rządów
SND była jedna ze spraw, gdzie osoby bardzo wysoko postawione w ówczesnych władzach były zainteresowane ściganiem w związku z tą sprawą. Prowadził jeden z moich kolegów w wydziale ścielogogminie. No i miał zamiar stawiać zarzuty tym osobom. Więc przyszło polecenie prokuratora generalnego, wtedy Kurczuka, żeby tą sprawę przekazać do jednej z prokuratur nie u was, do Zamościa. Do prokuratury Zamościa. No oczywiście prokurator protestował, no ale polecenie przekazania sprawy jest, no nie ma co dyskutować. Tam jest mniejsza prokuratura, spokojnie będą prowadzić, bardziej dociekliwi i tak dalej, tu masz dużo spraw. No szanowni państwo, prokurator ma dużo spraw, tak? Jak jedną sprawę zabierają, no to chce się go wiesz. I zabrali mu tą sprawę, szanowni państwo. Mijam gdzieś 2-3 miesiące. Patrzymy. A ta sprawa wyjeżdża z powrotem. A ten kolega już się bardzo zdenerwował, bo myślał, że sprawa już nie ma. To taka jest sprawa racja. Tak? No i co się okazało, szanowni państwo? Otóż sprawa wróciła, oprócz jednego wątku, dotyczącego jednego pana, który został wyłączony i może odzwonić. I już, prokurator dalej sprawa. Szedł mu powiedział, ciało jest sprawy, masz sprawę. Tylko ten wątek już został, bo jest zakończony, prawda? Więc tylko, że mówię, powtarzam, to zarządów lewicy robiło się w białych rękawiczkach. Widzicie, tu nie ma bezpośrednich nacisków i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja wiem, biorąc pod uwagę wypowiedzi na przykład Mariusza Kamińskiego co do śledztwa rzeszowskiego, tam gdzie Mariusz dostał te zarzuty za bzdurne zarzuty w moim przekonaniu za aferę gruntową, no to sami słyszeliście te opowieści, jakie były narady, jakie były spotkania z panem prokuratorem oliwińskim, co tam się miało dziać, co do czego to doprowadziło do odwołania Mariusza Kamińskiego bezprawnie z funkcji szefa CBA. Szanowni państwo, chciałbym oczywiście państwu też oddać głos. Będziecie mogli za chwilkę zadać pytanie pierwsze. Mam nadzieję, że jeszcze na kilka mam czas pozwoli. Ale zanim to będzie, bo to jest tak, ja już obiecywałem, że takich tarnowskich wątków trochę czasami naciąganych pewnie w tej książce jest więcej, więc ja jako taki zadeklarowany tarnocentrysta oczywiście wyłapuję takie tarnowiana. No i oczywiście nie mogłem nie zwrócić uwagi na to, na jak wielu stronach pojawia się nazwisko znanego państwu posła ziemi tarnowskiej, wieloletniego ministra spraw wewnętrznych administracji Krzysztofa Janika, szefa SLD też przez jakiś czas. Pojawia się w różnych kontekstach i pojawia się też w kontekstach do końca pozytywnych, to za dużo powiedziane, ale pojawia się w kontekście na przykład takiego raportu Janika, który zaginął, ale jednak był zlecony przez tego ministra. Raport miał dotyczyć w jakiś sposób usystematyzowania wiedzy na temat powiązań personalnych właśnie dotyczących mafii węglowej. Jakby pan mógł rozwinąć wątek pana ministra? Szanowni państwo, tak naprawdę niestety nie jest tam tego raportu. Osoby, które widziały ten raport, nie zdążyły go przeczytać, nie miały możliwości całości go przeczytać. Tak naprawdę nie wiemy, co było w tym raporcie, tak dokładnie. No bo wtedy moglibyśmy powiedzieć też, jaki był cel sporządzenia tego raportu, szanowni państwo. O panu Podarejku krążyły opowieści, że w czasach AWS-u miał zbierać materiały kompromitujące różnego rodzaju osoby z szczebla centralnego, tak, kwestie obyczajowe, seksualne, żeby to wykorzystywać w bieżącej walce politycznej. Oczywiście to są plotki, ja nie wiem, na ile to jest prawda. Natomiast jeżeli poznalibyśmy ten raport, to widzielibyśmy, czy ten raport był naprawdę rzetelnie sporządzony po to, żeby ścigać mafię węglową, czy był sporządzony na wewnętrzny użytek działaczy politycznych, partii rządzących, czyli SLD, po to, żeby wykorzystywać te materiały, szanowni państwo, w celach własnych politycznych. Proszę pamiętać, że mafia węglowa, ja to bardzo mocno podkreślam, nie była zamieszana i nie jest zamieszana tylko lewica. W mafii węglową zamieszani są przedstawiciele wszystkich sił politycznych w Polsce. Bez względu na to, czy to jest czerwony, czarny, zielony, żółty, nie ma żadnego znaczenia. To są olbrzymie pieniądze. Jak są olbrzymie pieniądze, wielu ludzi ulega
Pokój się, szanowni państwo. I dlatego przecież w sprawie mafii gęgowej, tam gdzie podejrzewana była Barbara Bida, byli posłowie AWS-u, byli działacze PSL-u i tak dalej, i tak dalej. Węgry, szanowni państwo, jest tak, że tam przy zmianie władzy zmieniają się tylko prezesi. Wiceprezesi zostają prezesami, a prezesi zostają wiceprezesami. Ja pamiętam, że jak były czasy rządów PiS-u, niestety Węgry nadzorował minister Poncyliusz, którego jako człowieka lubię, no ale powiedzmy sobie, nie był stanowczy w swoich decyzjach, tak to nazwę. Prosiliśmy go, żeby zreformował Główny Urząd Górniczy, żeby naprawdę rzucił na stanowiska kierownicze w tych wszystkich urzędach górniczych, w kopalniach, w spółkach węglowych, młodą krew, ludzi nieuwikłanych w różnego rodzaju układy, ale jednak nie zrobił tego, nie udało mu się. I naprawdę ja jestem zapraszany przez Solidarność z reguły, ale też przez inne związki zawodowe na kaszę piwne. To jest taka tradycja, nie wiem, czy wiecie o kaszę, wiecie, jak kaszma piwna wygląda, tylko mężczyźni, kilka tysięcy chłopa, piwo, zabawa, tańce, jest fawolem mężczyzn tylko, szanowni państwo. Ale bywam w górnikach, ani tam spotykam się z wieloma górnikami, którzy mi opowiadają po nazwiskach, kto jest z kim, jak związany, kojarzony, wiecie, bo jak po piwie się człowieku w język rozwiązuje, wiecie. Także, natomiast jeśli chodzi o pana ministra Janika, no wiecie, ja mam ogólnie bardzo ze zdanie o rządach SLD, o panie ministrze Janiku też. Pamiętajcie, dajcie, że są czasy, kiedy była afera Starachowicka, kiedy była afera związana z porwaniem Olewnika, kiedy było jeszcze bardzo wiele różnych afer, o których teraz zatrzymanie Modrzejewskiego, to wszystko ci ludzie robili wspólnie i w porozumieniu. To nie jest tak, że we władze publicznej to dzieją się pewne rzeczy przypadkowo, szanowni państwo. Chociaż nie dzieje się znowu tak, że ktoś wydaje polecenia bezpośrednio. Chociaż tutaj dzisiaj słyszałem, że prawomocnie Siemiątkowski został skazany za zatrzymanie Modrzejewskiego. Tak? Więc tutaj zostało to udowodnione w sposób bezpośredni. Bardzo trudno jest udowodnić takie wzajemne powiązanie. Przez to, że Kaczmarek kłamał z Kornatowskim, to próbowano nam takie rzeczy wmówić, tak? Że nie wiem, Kaczyński dał polecenia zatrzymywania kogoś, zamykania do aresztu, że kazał karta dziękować. To są bzdury, jest taki kłamstw i oszustw, szanowni państwo. Ale oczywiście są zwolennicy takich teorii, oni w to wierzą, tak? Wielu zatwardziałych SLD-owców wierzy w to, że tak było, no bo wierzy w to, co mówi Kalisz, czy jakiś tam inny członek komisji, czy Pietraszewska, czy ten, się nazywa, tam się kiedyś w Cywice Gospodarki. Są wybitne intelektualne zdolności od państwa. Proszę? Tak, ale wiecie, ja muszę powiedzieć, że ja na przykład w Gdańsku chyba na komisji świadczeń nie rozumiałam pytań pani poseł, naprawdę. Ja. Ona jest polonistką, wiecie? A jeżeli chodzi o pana Tomczykiewicza, to pogratulowałem panu Donaldowi Tuskowi bardzo, bardzo mocnego intelektualnego wzmocnienia wtedy Rady Politycznej, a to jest rządu, bo jest ministrem gospodarki. Więc do czego zmierzam? Więc jak gdyby te kłamstwa się przebiły do opinii publicznej, pomimo tego, że na przykład prokuratura łyska dementowała wszystkie te kłamstwa. A Tkalicz opowiadał i nie opowiadali, że na przykład na broni nie było śladów linii papiralnych na cęglu, tak, na spuście, tak. Podczas gdy prokuratura, nie ja, prokuratura, tak, pamiętam, że były ślady linii papiralnych. Tylko się nie nadawało się do badań, że były zbyt małe, tak. Ale były ślady, czyli nikt nie zacierał żadnych śladów, szanowni państwo. Że tam ktoś kurtkę podmienił, prokuratura wydała komunikat, że nikt nie podmienił, zbadano, przebadano, przeanalizowano. I tak ktoś podmienił. No i w koło pani Maciej, że miała być konferencja prasowa. Bo udowodniono, że nie miała żadnej konferencji prasowej, w koło pani Maciej, że miała być konferencja prasowa. A największe zarzuty do mnie, przecież nawet w tej gazecie, którą nazywałem Szmapawcem, opublikowali zdjęcie Święczkowskiego z cygarem, że Święczkowski na jakimś tam raucie, czy na jakimś spotkaniu palił cygar. Jeszcze z tym papierowym Gibson, to już skandal. Bez kultury człowiek, nie wychowany. Przecież każdy, kto pali cygara, powinien wiedzieć, że się czysty. Państwo też nauczyłem to. Codziennie się pali. To było moje pierwsze cygaro w życiu. Ale nie ostatnie. Szanowni państwo, kto ma ochotę?
Chciałbym prosić, żeby pan przybliżył nam troszkę sprawę FOZ-u. No, szanowni państwo, sprawę FOZ-u to jest Witek Gadowski. Polecam państwu książkę Wieża Komunistów. Nie wiem, czy słyszeliście. To jest Witek Gadowski, to jest bardzo znany w swoim czasie, teraz też znany dziennikarz śledczy z Krakowa, zresztą był dyrektor też oddziału telewizji Kraków, który naprawdę doskonale rozgryzł FOZ i który doskonale rozgryzł różnego rodzaju kontrakty gazowe i paliwowe ze który doskonale rozgryzł kontrakty gazowe i paliwowe z Ukrainą i z Rosją, relacje łączące te kontrakty gazowe z polskimi politykami i z służbami specjalnymi. Olbrzymia wiedza bezpośrednia, on jeździł, spotykał się z różnego rodzaju funkcjonariuszami. Także polecam, zaprosimy także Wiktora Gadowskiego, naprawdę szeroka wiedza. Natomiast jeśli chodzi o FOZ, szanowni państwo, tutaj, jak był Antoni Macierewicz, to mogliście go o to zapytać. W tej sprawie FOZ-u, a szczególnie tego głównego bohatera, Rzemka, to pan minister Macierewicz szczególnie się zaangażował w wyjaśnienie kwestii związanych ze z panem Rzemkiem, ale nie chciałby pan minister Macierewicz odbierać tutaj pan wygłaszania tego, co on tam robił, jego służby robiły, jeżeli chodzi o Rzemka i tak dalej, Natomiast, szanowni państwo, afera FOZ-u to jest, jak wiecie o tym, to jest druga afera FOZ-u. Pierwszy wykup był w latach 60. Trwało od 62 do 80. To była pierwszy FOZ, a drugi FOZ to było od 88-89 roku, tak? To nawet chyba ostatnio Witek Gadowski pisał o tym w Polityce, na portalu w Polityce, więc nie chcę powtarzać tego, co Witek pisał, to jest moja wiedza medialna, ale w tym zakresie mu wierzę, bo znam go osobiście i dokładnie rozmawialiśmy na te tematy. Więc polecam państwu lekturę, kto był zaangażowany, kto na tym zarabiał, i dlaczego zginął i pańko, i dlaczego zginął inspektor. Więc, ale powtarzam, no wiecie, dla mnie jako szefa służby, prokuratura to jest historia, to była historia w 2007 roku. Tak, tym bardziej, że minister Macierewicz się zaangażował, jak gdyby, bo to wiecie, FOS to jest wojsko, WSI, wojskówka, tak? Więc służby wojskowe, pamiętajcie, że minister Macierewicz likwidował najpierw WSI, a później był szefem służby kontrwywiadu wojskowego. Więc o ile będzie mógł ujawnić tajemnicę, jeżeli to stanowi tajemnicę, to na pewno zapewniam państwa, że bardzo państwu wiele opowiem. Ja to wszystko wiem, minister Macierewicz myśli, że ja nie wiem, bo myśli, że to tak tajnie robili, ale w ABW wszystko wiedzieliśmy. Proszę państwa, kto ma ochotę? Kolejne pytanie. Chodzi mi o kształcenie prokuratorów, sędziów pod względem tych teraz afer gospodarczych. Czy jest jakaś... To jest ciekawy wątek, taki poruszony zresztą w książce przez pana. Szanowni państwo, kiedy minister sprawiedliwości został Zbigniew Ziobro, ja zostałem dyrektorem Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej, zaczęliśmy sprawdzać, jak wygląda system szkolenia w prokuraturze, w szczególności w zakresie przestępczości zorganizowanej, przestępczości gospodarczej. Okazało się, że po prostu system jest nieprawdopodobnie zły. Tak naprawdę prokuratorzy uczyli się na własnych błędach. Czyli prokurator, popełniając ileś tam błędów, dopiero za którymś razem umiał coś już robić. Między innymi przez to stworzyliśmy Centrum Kształcenia Kadr Sędziowskich i Prokuratorskich, w których ja byłem w Radzie Nadzorczej, takiej powiedzmy sobie naukowej, programowej. I zaczęliśmy to zmieniać, szanowni państwo. Za czasem Zbigniewa Ziobry zostały powołane w prokuraturach okręgowych wydziały do spraw przestępczości finansowo-gospodarczej. Nigdy przedtem w polskiej prokuraturze takich wydziałów nie istniał. Nigdy. Zaczęliśmy uczyć prokuratorów. Proszę sobie wyobrazić, że nikt polskich prokuratorów na przykład nie uczył, jak przesłuchiwać świadków czy podejrzanych. Musieliśmy sprowadzić fachowców z krajów zachodnich, którzy zaczęli uczyć psychologiczno-socjologicznych aspektów prowadzenia przesłuchań. To nie jest takie proste, szanowni państwo. No, w filmach to wygląda, że ktoś krzyczy, bije i tak dalej. No przecież tak się nie robi na co dzień. Nie, to jest, są środki zakazane. Trzeba umieć przesłuchać osobę, żeby powiedziała prawdę. Wiele osób może się obawiać powiedzenia prawdy, może być zablokowanych,
może mówić, co jej się wydaje. To są kwestie, które można opowiadać w wielu aspektach. Przetłumaczone zostały w naszych czasach podręczniki właśnie między innymi związane z synodem przesłuchań. Jak zostałem szefem ABW, szanowni państwo, to jak zobaczyłem, jak wygląda metodologia i algorytmy szkoleń w ABW, to mi ręce opadły, muszę państwu powiedzieć. Też zaczęliśmy robić na szeroką szkołę szkolenia, tylko niestety nie trzymamy okres czasu. Pamiętajcie, że ja szefem ABW robię 2 miesiące, a Ziobro był ministrem sprawiedliwości 2 lata. Tak? Naprawdę, żeby zmienić i nauczyć prokuratorów, funkcjonariuszy służb specjalnych, zrobić z nich fachowców, na to potrzeba wielu lat, szanowni państwo. Nie 4, 8 lat. I trzeba wprowadzić specjalizację, szanowni państwo. Nie może być omnibusów, nie może być prokuratora, czy funkcjonariusza, który zna się na narkotykach, który zna się na broni, który zna się na księgowości. Nie może być takiego prokuratora, nie może być takiego funkcjonariusza. Nie może być takiego sędziego. A co ta władza, szanowni państwo, zrobiła? Zlikwidowała wydziały gospodarcze w sądach. Teraz sędzia cywilny ma się zajmować spadkiem, darowizną i skomplikowaną sprawą upadłościową czy jakimś procesem cywilnym. Przewiduje ustawa, że mogą być likwidowane wydziały rodzinne w sądach rejonowych. Czyli sędzia cywilny musi się wszystkim zajmować. Sędzia karny musi się wszystkim zajmować. Moja żona jest sędzią karnym w sądzie rejonowym, szanowni państwo. Za czasów słusznie nam rządzących, wspaniałych, Leningów, szanowni państwo, zlikwidowano wydziały tak zwane grodzkie w sądach rejonowych, które sądziły sprawę wykroczeń. W tej chwili moja żona sądzi sprawę o gwałt, o rozwój, jednocześnie sądzi jakiegoś obszczymurka, czy jakąś awanturę domową, że ktoś tam krzyczał, naruszał, szanowni państwo, mir domowy. To są różne kodeksy, szanowni państwo, różne procedury, różne sposoby działania. No nie może być, omnibusem. Nagle moja żona, która miała tam powiedzmy sobie miesięcznie 80 zł, to tak olbrzymia ilość. Karnie 80 zł. No, teraz na przykład powiedzmy sobie 120 zł miesięcznie. No niech mi ktoś powie, że normalny, pracujący nawet po te 8 czy 10 godzin dziennie człowiek obsądzi 120 spraw w miesiącu. To jest niemożliwe. I jak wymagać od tych ludzi, żeby rzetelnie sądzili, żeby sądzili zgodnie z własnym sumieniem i tak dalej. No w polskim środowisku obowiązuje zasada psychotechniki. Spychotechniki. Czyli robić wszystko, żeby się pozbyć sprawy. Tak? Zwrócić, umorzyć, a jak ktoś się zażali, do tego się zajmie. Na przykład. No niestety tak jest standard. I to wszyscy wiedzą, szanowni państwo. I Ciąkarski, i Kwiatkowski, i Czuma robili moim zdaniem wszystko, żeby to jeszcze zniszczyć. Za Ziobrę zostały wprowadzone sądy 24-godzinne. Jak minister był Ziobro i trzymał rękę na karku, sądy działały. A jak się zmieniła władza, to powiedzieli, że nie działają, że tylko sądzą pijanych kierowców. No bo jak, szanowni państwo, ale powiedzcie mi, kto normalny, jeżeli nie musi, sądzi w nocy? Który normalny prokurator będzie chciał jechać na pierwszą, drugą w nocy do sądu? Czy sąd będzie chciał jechać? Jak nie musi, to nie pojedzie. Jak musi, to pojedzie. Ale jak nie musi, to nie pojedzie. Dlaczego w polskim sądzie się sądzi na jedną zmianę? No dlatego, szanowni państwo, że nikt nie każe inaczej. Tak? I tak samo w prokuraturze. Wiecie, ja się wychowałem w prokuraturze rejonowej i te wszystkie absurdy prokuratorów rejonowych znam, ale później pracowałem tyle do spraw przestępczości zorganizowanej. I to jest jedyny, nie wiem jak teraz, bo rzadko bywam u kolegów przyjaciół w pracy, bo nie chcę im robić krzywdę, ale w czasach, kiedy ja byłem w pionie, to naprawdę był pion wyróżniający się. Myśmy mieli 3-4 sprawy, szanowni państwo, na biegu. Mogliśmy się dokształcać, ja skończyłem studia z zakresu prawa gospodarczego, prawa europejskiego, podyplomowe i tak dalej. Mogliśmy, szanowni państwo, mieć nienormowany czas pracy, czyli pracowaliśmy niekiedy po 20 godzin, ale tam było tak, że pracowałem 3 godziny w ciągu dnia, kiedy coś musiałem załatwić, tak? Ale pracowałem w sobotę, niedzielę, tak? Więc dla nas te wszystkie problemy są niewyobrażalne, tych prokuratorów z pełną PZ-u. Wiecie, ja pamiętam, jak ja kiedyś mówię do sądu, miałem taką sprawę gospodarczą, bodajże chyba ze 150 tomów akt. No i to muszą być 3 komplety akt, bo jedna akta są oryginały, później są 2 kopie, bo jedne idą tam do sądu jednego, drugie do sądu, tak, wysoki sądzie, to po co ja będę robił
papier wargował, są oryginały, a resztę sądowi będę dawał na dyskietkach, bo mam całe akta zdigitalizowane, sądowi będzie dużo łatwiej odnaleźć i tak dalej. Jak sąd to usłyszał, mówi, czyść panu szaro, jak to na komputerze, to pan musi coś sfałszować. Ja mówię, sobie ksiądzie, jak to właśnie łatwiej sfałszować na papierze gdzieś tam, na płytce, mówię, bo to zaznaczyć. To był 2005 rok, więc szanowni panowie, w międzyczasie minęło parę lat, sądy już się nauczyły troszeczkę pamiętać z informatyki, korzystać z informatyki, z komputerów, ale nawet w dalszym ciągu w Polsce to nie gra, znaczy nie ma systemu, szanowni państwo. Powtarzam, nie ma w Polsce żadnego systemu bezpieczeństwa, czyli sądy, prokuratury to jest bardzo istotny system bezpieczeństwa. System to są naczynia połączone. Jeśli cokolwiek gra w tym systemie, to w cały system nie istnieje, szanowni państwo. Dlaczego w powiele 90. komendach policji zlikwidowanych wydziałów do spraw przestępczości gospodarczej? No pamiętajcie, wam to jest powiele 90. te wszystkie prywatyzacje dzikie, rozkładanie majątku narodowego, ilu to ludzi pokupowało biurowce za grosze, szanowni państwo, z ludźmi, bloki z ludźmi, nie? Nie pamiętacie tych czasów? Co zrobił ostatnio komendant główny policji? Którego zresztą znam. Szanowni państwo, otóż zlikwidował w Komendzie Głównej Policji biuro koordynacyjne koordynujące przestępstwa z zakresu przestępczości gospodarczej i korupcyjnej. I włączył to wszystko do jednego biura kryminalnego. Czyli też robią omnibus. Nie ma w Polsce problemu korupcji, nie ma w Polsce problemu przestępczości gospodarczej, a przecież koordynować takie działania trzeba, szanowni państwo. Ja jako dyrektor biura przestępczości zorganizowanej dobrze wiem, że prokuratura mieści, może nie widzieć, co robi prokuratura mieści Y. I ja nie mówię tutaj o takich wielkich bądzach, ale powiedzmy sobie, prowadzona jest sprawa dotycząca jakiegoś wyłudzacza, który wyłudził, nie wiem, kilkaset tysięcy czy kilkaset milionów, kilkadziesiąt milionów złotych. I okazuje się, że takich śledztw w Polsce jest 10. To po co mać prowadzone 10 śledztw, jak można być jedno prowadzone śledztwo, tak? I ten człowiek dostanie zamiast dwa lata w zawieszeniu, dostanie 6 lat, bez znanej kary. Po to jest między innymi koordynacja. Sprawa, kiedy ja byłem dyrektorem biura, byli prokuratorzy koordynujący sprawy mafii węglowej, paliwowej, złomowej, szanowni państwo. Teraz oczywiście w hazardzie powinna być taka grupa prokuratorów koordynacyjnych. Więc to jest także ten element, który jest całkowicie w państwie i nie funkcjonuje. Niestety ta władza w dalszym ciągu to rozbije. No, ja się pytam, po co zlikwidował te biura? Jak go spotkał osobiście, dozwolono mu to pytanie prosto w twarz. Dlaczego on to zlikwidował? Pewnie realizuje wolę polityczną, tak myślę. Szanowni państwo. Ktoś jeszcze chce? Mario, tak? To wszystko, co pan prokurator mówi, jest przerażające. Gdy myśli się o stanie, w jakim nasze państwo jest obecne. Trochę już wiemy, a niemniej te wszystkie informacje jeszcze dodatkowe, jakie pan prokurator nam tu ujawnił, to no, są bardzo dla nas no, przerażające. Po prostu nie wiemy, co będzie dalej z naszym państwem. Jak pan prokurator widzi i ocenia te reformy ministra Gowina w tym kontekście właśnie służby, sądów, czy one... Czy one są racjonalne? Szanowni państwo, nie jest trudno mówić o reformach ministra Gowina, to są pewne jakieś działania pod publiczkę w moim przekonaniu. Powtarzam, powinien być spójny system. Spójny system wymaga też spójnych działań. Ja się pytam, nie wiem, jakie są u nas stanowi, ale u nas jest bardzo ładnie. W Polsce, przynajmniej na Śląsku, bardzo łatwo widać, jeżeli chodzi o organa sądowniczo-policyjne, która część województwa była pod zaborem niemieckim, a która pod zaborem rosyjskim. Bo jak się pojedzie na przykład do sądu w Bytomiu, w Zabrzu, nawet w Katowicach, a już nie będę mówił o tych śląskich miastach typu Rybnik, to macie tak, sąd, prokuraturę, komendę, więzienie. Wszystko połączone ze sobą. Albo korytarzami podziemnymi, albo po prostu takie kwadraty, takie centra sprawiedliwości. Jak przyjedziecie na część zaboru rosyjskiego, to
komendalnej, w jednej dzielnicy miasta, są w drugiej dzielnicy miasta, prokuratura w trzeciej dzielnicy, a też najlepiej na obrzeżu. I to wskazuje na to, że te wzorce niemieckie, które są moim zdaniem najlepsze, nie są, nie były brane pod uwagę. Nie są w Polsce też brane pod uwagę. Nie wiem, gdzie są ostatnie, ale ja byłem przekonany, do tego Ziobry, i to zaczęliśmy realizować między innymi w Poznaniu, że powinno się tworzyć centra sprawiedliwości. Żeby Polak, obywatel, jak ma problem, to żeby wiedział, że jedzie w jedno miejsce, gdzie jest prokuratura, policja, sąd, areszt, szanowni państwo, czy więzienie. I adwokaci, gdzie jest olbrzymi parking, gdzie można przyjść, można się dowiedzieć, a nie trzeba jeździć po całym mieście i szukać. Teraz, szanowni państwo, się dzielą jeszcze te prokuratury czy sądy na... Na przykład w Warszawie jest w tej chwili chyba z 9 sądów rejonowych. Nawet z 10, szanowni państwo. Naprawdę sprawdzić, która ulica podlega pod który sąd, to jest wielkie zadanie. Ja w tej chwili w Katowicach są 4 prokuratury rejonowe. Zorientować się, do której prokuratury obywatel ma iść, to nie jest też takie proste. Nie tworzy się takich centrów sprawiedliwości. I teraz minister powinien poszedł po najmniejszym linii oporu, czyli zajął się likwidacją najmniejszych sądów czy prokuratur. Nie wiem, czy to jest racjonalne. Być może takie przypadki są. Ja tego nie sprawdzałem, nie badałem. Niewątpliwie źle by było, żeby istniały sądy, gdzie jest 2 sędziów i to obu funkcyjnych, albo 3 prokuratorów. A wiem, że takie prokuratury istniały, szanowni państwo. Ja pamiętam taką prokuraturę, gdzie z 4 osób się składała prokuratura. Szefem był ojciec, zastępcą była matka, szeregowym prokuratorem była córka, a zięć był chyba drugim szeregowym prokuratorem. I ten prokurator otworzył sobie też w prokuraturze biuro spółdzielni mieszkaniowej, bo też prezesem był tej spółdzielni. To zostało rozniesione w 2000, jeszcze Lech Kaczyński, w 2000 roku to zrobił. Natomiast, więc, trzeba sprawdzić, czy te działania są racjonalne. Na przykład, jeżeli chodzi, bo to jest nie jedynie znana reforma Gowina, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Bo jeżeli chodzi o uwolnienie zawodów prawniczych, to ja jestem zwolennikiem. Uważam, że jak najwięcej zawodów prawniczych powinno być uwolnionych. Jak najmniej powinno być koncesji zezwoleń, bo im więcej koncesji zezwoleń, tym większa pokusa korupcji. Tak? Ja uważam niestety, że w Polsce doprowadzono do tego, działania obecnej władzy doprowadziły do tego, że potencjalnie w Polsce zwiększono w olbrzymi sposób ilość potencjalnych przestępców. W jaki sposób, szanowni państwo? No na przykład, kto za idiota, przepraszam, bo tak to muszę powiedzieć, zdecydował, że taksówkarze muszą mieć kasy fiskalne w taksówce. Jak jedziesz taksówką, to później musisz brać kwitek z kasy fiskalnej. No ja jeżdżę taksówkami dosyć często, szanowni państwo. I bardzo rzadko mi się zdarza, żeby taksówkarz mi dawał kwitek z kasy fiskalnej. Ja nie żądam, bo uważam, że to jest zasób. Bo taksówkarz powinien jeździć na ryczałcie, a nie mieć jakiejś kasy fiskalnej. Czy państwo wierzycie w to, że oni to robią uczciwie, że za każdego przewożonego klienta wbijają do kasy fiskalnej? Ja w to nie wierzę, bo inaczej by nie zarobili na życie. Tak, ale to samo z lekarzami, szanowni państwo, czy z adwokatami. No prędzej tu kaktus wyrośnie, niż adwokaci wbijają wszystkie swoje pieniądze brane za porady na kasę fiskalną. Albo lekarz mający poradę. Chociaż mam takiego jednego lekarza, który prywatnie, który wbije jedną lekarkę. No nie, może dlatego, że wie, że kim jestem, że zawsze wbijać. Ale szanowni państwo, wprowadzenie tutaj właśnie kas fiskalnych, czyli tych nie ryczałtów, jak było kiedyś, wprowadzenie kas fiskalnych spowodowało, że to jest grono potencjalnych przestępców skarbowych. Tak? Bo jeżeli normalny człowiek powiedział tak, chcesz być mikrobiznesmenem, rzemieślnikiem i tak dalej, ustalamy kwotę ryczałtu, tak, żebyś musiał płacić podatki, bo każdy obywatel musi płacić podatki, ale im będziesz cięższy pracował i pracowicie, tym więcej zarobisz, bo ryczałtu masz stały. Tak? Bo teraz tych ludzi zmuszają do tego, żeby nie odprowadzać należnych podatków, no bo z czegoś trzeba ludzi utrzymać, tak? A wiemy jak w Polsce jest. Tak? Więc tak się utrudnia i komplikuje prawo gospodarczo, finansowo, podatkowe, żeby za
miało zatrudnienie bardzo wielu doradców podatkowych, prawników itd., a jednocześnie powoduje to, że wielu ludzi staje się potencjalnymi przestępcami. Nie na studiach, jak studiowałem, mówiłem Państwu na UJ-cie w Krakowie, na studiach chyba na prawoznawstwie, chyba profesor Bartel, Bartyzer, chyba Bartel, nie pamiętam nazwiska. Bartel. Uczył nas, to już staruszek byłem, nie uczył, bardzo taki ten, ale uczył nas, że jak prawo było uchwalane w monarchii austriacko-węgierskiej za czasów Franciszka Józefa. Otóż jak parlament uchwalił, nie wiem czy drugi uchwalił jakąś ustawę, to ustawę musiał zatwierdzić cesarz. Przewozili tę ustawę do pałacu, w Sządrunie na przykład, i cesarz, też już się dzieje wiekiem, brał tą ustawę i wzywał swojego najbliższego służącego. I mówił: Janie, masz tą ustawę, przeczytaj, powiedz mi, o czym ona jest. Jak Jan wraca, Jan mówił: ja nie wiem, cesarzu, o czym jest ta ustawa, to ja mówię, że co robić. Czyli ustawa miała być zrozumiała dla każdego zwyczajnego człowieka, a nie dla jakiegoś super hiperspecjalisty. A niestety po to, żeby tak zwani prawnicy, adwokaci, radcy, doradcy zarabiali olbrzymie pieniądze, komplikuje się to prawo. A prawo powinno być jak najprostsze, żebyśmy wszyscy je rozumieli. I żeby było zgodne także w naszym społecznym oczekiwaniu. Jak ja słyszę te wypowiedzi, szanowni państwo, że skazani za morderstwa to nie powinni być skazywani na dożywocie, ale Panie Boże, kara śmierci itd., itd., to ja takim ludziom powiedział: to przesłuchaj pokrzywdzonych, przesłuchaj takiego bandyty, takiego gwałciciela, przesłuchaj ofiarę na przykład pedofilii ojca i matki gwałconą przez wiele lat. Ja takie dziewczynki słuchałem. Słuchałem ojca, dziewczynka, później ojca, dziewczynki zgwałconej wielokrotnie przez sadystę. I ten człowiek do mnie mówi: co ja mam zrobić, panie prokuratorze? Ja mówię: niech pan sąd. No, jako prokurator panu powiem, niech pan wierzy, że sąd go sprawiedliwie osądzi. Ale jako człowiek panu bym powiedział, że po prostu wziąłbym jakiś łom i po prostu skróciłbym te cierpienie. Niestety prawo nie jest stanowione w interesie obywateli, tylko jest w interesie tak zwanego nieznanego szerzej humanizmu. Teraz za humanizm się uznaje wszystko, co jest dobre dla różnego rodzaju dewiantów. Ostatnio czytałem, że w Czechach jest jakiś polityk, czy w Holandii, który założył partię zoofilii i będzie startował do parlamentu. To jest już jakaś zdegeneracja całkowita. Dzięki panie prokuratorze, że ten wątek pan poruszył, bo to jest taka rzecz, której trochę w książce brakło. Przecież od książki trudno wymagać i od wywiadu, że wszystkie pytania się pojawią, że wszystkie refleksje zostaną ujęte. Ale tak sobie właśnie myślałem, że przy tym obrazie, który pan rysuje, brakuje takiej właśnie, znaczy obrazie, który jest zbudowany z diagnoz dotyczących objawów. Tak. Pan obserwuje jako praktyk to, co źle działa. Natomiast mało się pojawia oczywiście takich recept, które da naprawić, albo takich refleksji bardzo pogłębionych dotyczących tego, dlaczego to źle działa i od jak dawna źle działa, jakie są głębokie przyczyny stanu rzeczy. Bo właśnie wydaje mi się, nie, może się pan zgodzi lub nie, pan przed chwileczką to powiedział, mam nadzieję, że w tym kierunku kolejna pana wypowiedź też będzie zmierzać, że właśnie ilość stanowionego w Polsce prawa, ten gąszcz przepisów, coraz gęstszy, to jest jedna z przyczyn tego, że te wszystkie mechanizmy funkcjonowania tych organizacji przestępczych, również upadku struktur państwowych, może mieć miejsce. Ja tylko krótko znowu się odwołam do ministra Gowina, który tutaj rok temu podczas takiej corocznej konferencji organizowanej tutaj właśnie w kwietniu lub w maju małych i średnich przedsiębiorstw został zaproszony i wygłosił taki wykład
w którym pojawiło się sporo statystyk. I powiem szczerze, to były statystyki, których ja nie znałem. Znaczy ja sobie zdawałem sprawę z tego, jak mniej więcej jak wygląda sprawa z ilością przepisów, które wchodzą co roku w życie i tak dalej, ale dopiero pokazanie tego, jak to wygląda na tle innych krajów, na przykład krajów europejskich czy krajów OECD, no to dopiero mogą rzeczywiście włosy stanąć dęba na głowie. Ponieważ, drodzy Państwo, my produkujemy, znaczy polscy politycy produkują prawa kilkadziesiąt razy więcej niż średnio produkuje się tego prawa w Europie. I jeszcze gdyby rzeczywiście były wprowadzone jakieś takie mechanizmy, jakie na przykład są w Wielkiej Brytanii, że owszem, nowe prawo jest wprowadzane, ale zastępuje istniejące i za każdym razem to musi się po prostu w jakiś sposób skompensować, to byłoby dobrze. Ale tak nie jest. Czy pan tę diagnozę, również diagnozę, zresztą przez pana ministra Gowina, bardzo tutaj wyraźnie lansowaną rok temu, też podziela? No, podzielam tą diagnozę, tylko dziwię się, że pan minister Gowin nic nie zrobił, żeby to zmienić, no jest ministrem tego rządu. Więc diagnozować, ja też uważam, że to jest dużo łatwiej, dużo trudniej jest zmieniać. Sam to doświadczyłem, wiem jaka to jest ciężka praca, żeby to zmienić, dlatego mówię racjonalnie, mówię, że 4 lata nie starczy w porządek Platformy Obywatelskiej, żeby wyprowadzić Polskę z tej ruiny. To co najmniej na myśli, to jest potrzebne. Natomiast mogę powiedzieć tak, bo tutaj nie odpowiedziałem jeszcze na wcześniejsze pytanie pani, która mi zadała. Ja widzę światełko w tunelu, ja widzę, że w Polsce może nastąpić zmiana. Ja wierzę w to, że ta zmiana nastąpi, tą Polskę szanujemy. Między innymi dlatego wykładam, no ja robię doktorat. Mam studentów właśnie w Toruniu, już kilkuset zdało mnie egzaminy, każdego z nich dokładnie sprawdzam. To są potencjalni kandydaci, których ja będę wykorzystywał, jeżeli będzie taka możliwość, w dalszej służbie publicznej, mam nadzieję, że tak się stanie. Więc trzeba tworzyć kadry, trzeba tworzyć projekty ustaw w taki sposób, żeby przejmując władzę można było to państwo szanować, bo kiedy PiS wygrał wybory, kiedy w 2005 roku zostały wygrane oba wybory, nie byli przygotowani do władzy. Nie byliśmy przygotowani do władzy. Dlatego, że nikt nie wierzył tak naprawdę, że będą wygrane te i te wybory. Szanowni Państwo, ja dobrze pamiętam tamten czas. I zaczynaliśmy to wszystko po prostu z marszu i parę miesięcy trzeba było poświęcić na rozpoznanie sytuacji, kolejne parę miesięcy na rozpoczęcie zmian, po czym nastąpił upadek rządu. I to jest ten problem. Natomiast też chciałbym nawiązać do poprzedniej swojej wypowiedzi, Szanowni Państwo. To nie jest tak, że ja nie jestem humanistą, wręcz na odwrót, ja jestem humanistą, skończyłem liceum klasyczne, więc znam starożytną Grekę i Łacinę. Kultura Grecji starożytnej, czy starożytnego Rzymu, czy Egiptu nie jest mi obca, więc się kocham, ale mówiłem o tym, wiecie, humanizmie rozumianym przez lewaków i obecnej. Natomiast oczywiście prawo należy jak najbardziej upraszczać. Szczególnie powtarzam, prawo gospodarczo-finansowe. Zresztą także prawo karne. Pamiętajmy, że Polski Kodeks Karny z 1932 roku był oceniany jako jeden z najlepszych kodeksów karnych przedwojennej Europy, dlatego że był kodeksem, który nie był kazuistyczny, który naprawdę starał się tworzyć tylko pewne ramy przestępstw, żeby później prokurator, sędzia, śledczy i sędzia mogli w odpowiedni sposób ukarać sprawcę. No, Szanowni Państwo, weźmy dzisiaj. Kto z Państwa wie, no teraz to wie, bo jest akcja prowadzona, ale kto z Państwa wcześniej wiedział? Od jakiej sumy kradzież jest przestępstwem, do jakiej sumy kradzież jest wykroczeniem? 250. Bandyci tylko wiedzą, ale zwykli obywatele nie wiedzą, tak? Po co? Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Dlaczego jest wykroczenie przestępstwa? Powinno być przestępstwo, Szanowni Państwo, a sąd niech zdecyduje, czy ma być kara łagodniejsza, czy surowsza, w zależności od kwoty skradzionego mienia i tak dalej. I wyobraźcie sobie, że jest tak. Mam takie są absurdy. Czy kradzież jest, jak ktoś zabiera, kradnie książkę, to 250 zł. Jak jest tańsza, jakbyście ukradli małą książkę, to małe wykroczenie, tak? Ale gdybyście, Szanowni Państwo, na tej książce, księgarniczej w bibliotece,
przekleili cenę i wkleili tą cenę 19 zł, to byście się dopuścili oszustwa i porosilibyście odpowiedzialność za przestępstwo. Pomimo tego, że wartość tego jest cały czas tak sama. Gdyby szkoła krakowska właśnie logików, to dużo trudniej by było zrozumieć i przyswoić wiele problemów związanych z właśnie z prawem karnym czy z postępowaniem karnym. Ale bardzo bym prosił o kończenie spotkania, bo ja muszę powoli wracać na Śląsk. Panie doktorze, pan chciał jeszcze. Ja chciałem zapytać, bo wszyscy się domyślamy od dłuższego czasu, że ta fasada demokracji i demokracji i tych rządów to jest spowodowana tym, że władze naprawdę trzymają dwie grupy ludzi. Ta oligarchia plutokratyczna i służby specjalne. Na pewno wiemy to, że służby specjalne w Związku Radzieckim to trzymają wszystko w rękach, mimo że ci oligarchowie odgrywają dużą rolę. Ale jak u nas jest? Czy na pierwszym miejscu są służby specjalne? Czy to się w ogóle da powiedzieć, bo są powiązane? Nie mam. Ja uważam, że oczywiście w naturalny sposób się przenika. Nie ma możliwości robienia interesów, wielkich interesów, dealów przez oligarchów bez możliwości przychylności służb specjalnych zagranicznych, zewnętrznych i wewnętrznych, szanowni państwo. W sprawie afery przeciekowej odtajniłem wszystkie podsłuchy, które były. Swoją osobistą decyzją, zresztą za co miałem śledztwo prowadzone. Szkoda, że te podsłuchy podobno zostały ponownie utajnione, bo żaden dziennikarz do nich nie może dotrzeć. Posłuchalibyście, jak rozmawiają polscy, najbardziej znani polscy biznesmeni, jak załatwiają deale, jak dzielą rynki i tak dalej. To wszystko jest nagrane, szanowni państwo, tylko cudowny sposób nie może ujrzeć światła dziennego. Więc, wie pan, trudniej mi jest powiedzieć, nikomu nie złapałem za rękę. Ja, będąc szefem służb, powtarzam, skoncentrowałem się na tym, żeby je troszeczkę zreformować. Gdybym był szefem służb 8 lat, być może bym ujawnił całą tą grupę i tych ludzi byśmy wszystkich zamknęli do, znaczy ponieśli odpowiednią karę, bo nie chcę nikogo zamykać, bo powiedzą, że tak Ziobrze czy Kaczyńskiemu, że wszystkich chce zamknąć. Nie, ja tu chcę, żeby ponieśli zasłużoną karę. A teraz, szanowni państwo, w oczywisty sposób i ta władza księgi, powiedzmy sobie, czyli te osoby, które pociągają te marionetki, to są osoby, które mają doskonały sposób opanowane metody psychomanipulacji, psychotechniki, dezintegracji i dezinformacji. Wracam państwu na cienką książkę, to jest Władimira Wokowa chyba. Ja już dobrze pamiętam, bo ja nie mam pamięci nazwisk niestety. Psychotechnika, dezinformacja i manipulacja jako oręż wojny. To jest książka, przykłady są z czasów słusznie nagminionych, natomiast jak gdyby wszystkie te główne elementy odnoszą się do współczesności. Bardzo łatwo by każdą sprawę można by przyrównać do kolejnych afer, do kolejnych zdarzeń i tak dalej. Także tak do końca nie wiemy, natomiast ta oligarchia jest przesiąknięta służbami, a służby są przesiąknięte oligarchią. Czy ta wyższa szkoła psychologii społecznej to nie jest na usługach rządu? Bo tam tacy socjolodzy, psycholodzy, to jest taki jakiś wielki karier, oni wszystko się wypowiadają w telewizji. Wie pan, należałoby sprawdzić skąd czerpią środki życiowe, bym powiedział. Jak wie pan, poczyta pan sobie tygodniki, to pan może poczytać, jak to dziennikarze niektórzy są powiązani z różnymi kontraktami z różnego rodzaju instytucjami rządowymi, no to jak mogą źle pisać o rządzie, jak żyją z rządu, no. Także to są też elementy, szanowni państwo, gdzie nie wiadomo, o co chodzi, tam chodzi o pieniądze, no niestety. Dziękuję serdecznie państwu, bardzo mi było miło.